Witam wszystkich na kolejnym vlogu. Dzisiaj zbieramy kiszonkę z lucerny na Mazurach. Mamy do zebrania jakieś 80 hektarów. Średni plon to około 12-14 bez hektara. Prasujemy sobie dojczem 150 koli i prasą Ferdelan 6716 z rotorem. Dzisiaj sprasowaliśmy 218 bel, wczoraj tylko 200, jeszcze trzeba na dzisiaj około 300. Średnio na godzinę 40 bel robimy. Dzisiaj jakieś 15 hektarów sprasowałem, wczoraj 15. Do wieczora i będzie połowa. Wczoraj prasowaliśmy 10 hektarów lucerny z trawą, a dzisiaj została sama lucerna. Jeszcze tam trzeba będzie poprasować to wszystko. Prasuję dzisiaj od 7 rano. Średnia prędkość to jakieś 8 na godzinę, 7 może nawet, większy pokos to 7. Bele 120 na 120. Prasę mamy już drugi sezon. Na razie spisuje się bardzo dobrze. Ma ona 5 pasów bezpinkowych. Podbierać 220. Bele owijamy siatką. Owijanie to jest bardzo szybkie, ponieważ jak jest 80% beli gotowej, no to już podaje siatkę do komory. No i jak już jest cała bela, no to wtedy aby sekunda i już jest. Nie podbiera go, to też dróżka. Teraz jest podawana siatka powoli do komory. No i teraz ruszyła. Owijamy dwa razy siatkę. Pasujemy na
130 bar na początku pasowaliśmy, teraz pasujemy na 80, ponieważ bele były zbyt ciężkie. Ważyły prawie tonę, tam 960 kg. Teraz waży 700, jest lepszy do transportu. Tutaj te strzałki, co są, pokazują nam kierunek jazdy i kształt balotu. Żeby była równa bela, na przykład, to na przykład teraz trzeba skręcić w prawo. Średnica balotu nam tutaj też pokazuje na ekranie. Mały pokos. Z strony była lepsza prawa, czyli ta lucerna. Spadła jedna w ogrodzenie. I teraz jedziemy 8 na godzinę. Obroty 600. W prasie możemy ustawić wilgotność materiału, na przykład tu jest mokre, to 60%, jak pracujemy siano, to ustawiamy na 30%, słomę na 10%. Prasa wyposażona jest tak, że wypuszczono podłogę i noże. Jaki będziemy jechać w góry. Jestem tu drugi dzień, no to jeszcze pewnie do soboty. Do soboty tutaj na pewno będę. Ładują na tiry. Bele ładnie na płaskie przysiadają. Jedziemy ciągle z przednim napędem, ponieważ pod te góry to mógłby mieć problem podjechać. Konik ma 6 biegów i 4 półbiegi do każdego biegu. Fajnie można regulować prędkość.
wczoraj nagrywaliśmy film dronem trochę. Więc tam na pewno coś powinienem wrzucić. No ile bocianów? Jakiś znak chyba do działania. Że na takich górach to nigdy nie pracowałem, i wczoraj byłem pod wrażeniem wielkim tych gór. Miałem to parę 20 i coś hektarów. Zaraz będziemy wjeżdżać na tą górę. Tam już pozbierane wszystko na bieżąco idzie. Te pole chyba to wszystko w jednym planie ma 700 hektarów, a drugie pole 600. Dwa kawałki można się bawić. Tam norka lisów, trzy młode siedzą sobie. No i się zaraz zacznie. Zachciało się Mazur. Wjeżdżamy na szczyt. No, wczoraj po takiej górze jeszcze nie jeździłem. Trzymajcie kciuki.
ciepło zrobiło. Nie zatrzymujemy się, jedziemy. Ja pierdolę wysoko. Jesteśmy. O, ładny krajobraz tu widać. Wjechaliśmy na szczyt. Więc dobrze. Coś się tak zblokowało, wreszcie wstawiliśmy automatycznie teraz na ręcznik. Coś tam jest nie tak. No i poszła. Ciekawe, czy wpadnie do rogu. Nie wiem, czy to widać w lusterku. No, żeby bociana nie potrąciło. O, leci, leci. No i wpadła do robu. Chuj, chłopaki muszę wyciągać. Zaraz podjedziemy tam, zobaczymy jak to wygląda. Takie zabawy na Mazurach. Zrobię tutaj kółeczkę i pojedziemy tam na to, zobaczymy co z pedelu się stało. O, tu. Przy telefonie lekcje online. Proszę bardzo. Tak można studiować. Ładują ładowary prawie Ursusem Welle. Zrobiliśmy siatką Tama 2800 metrów 210 bel. No jeszcze myślę, że na jakieś 50 powinno nam starczyć, może trochę więcej, może mniej, no nie wiem. Prasa zakupiona u dealera w Pońsku, Polagra. Dealer sprzedaje również Newfoundlanda, no ale zdecydowaliśmy się na tą. Nie wiem, może ten kolor, czerwona, szybsza, nie wiadomo, nie dowiemy się tego. Powinniśmy z 500 bel dzisiaj zrobić. Idziemy, zobaczymy tam, co tam się wydarzyło, co to dalej. Na skrót. Te wzgórza to są naprawdę strome. No ale oni przyczepami, sieczkarniami tutaj jeżdżą, to my damy radę prasą.
prasie, na banku rozkłada się równomiernie na dwie strony, dlatego też ciągnik ma w miarę lekką z fotrasą. W sumie jeździmy nią 18 na godzinę. Życie przy po headerze 4,60, no teraz z headerem 60 to pewnie tyle nie polecamy, no ale na pewno to jakieś 12 może. Będziemy próbować. Spalanie, no jakie to jest spalanie. Bak ma 220 litrów i to spaliliśmy na 430 bel, nawet nie pół baku. Nieźle. Jedziemy, zobaczymy co tam się stało z belem. Ona wpadła. Włączymy przekaźnik. No, może ją wyciągnął. Odbierać 2,20. Tu ma napęd w środku, dlatego nie trzeba kółek zdejmować do transportu. Rotor. I tak to wygląda mniej więcej. Oświetlenia LED tutaj na siatkę. Ma magazynek. Klapy otwierają się za pomocą takiego klucza. Tak to wygląda. Trzeba je przydmuchać z powrotem. Zbiornik do oleju na centralne smarowanie. Pewnie trzeba je niedługo dolać. Akurat tak mi wychodzi jedna siatka, jeden zbiornik. Dobra, z mojej strony to tyle. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!